Szczęść Boże, kochani. Dziś nie z ogrodu, nie z pola, lecz z łąki. Z łąki, bo już skosiłem jedną z moich łąk. Jestem teraz na kolejnej. Właściwie to już jest ostatnia, taka, która mi została zaległa do koszenia. Teraz słychać pasikoniki, świerszcze. To wszystko pięknie gra. Świeci słoneczko, jest dzisiaj... Nie chcę używać tego słowa, ale jest naprawdę bardzo, bardzo gorąco. A ja działam, słuchajcie. Koszę sobie trawę, zresztą pokażę. Koszę sobie trawę, ale jest suchutko. Kosiłem poprzednią łąkę i miejsce. Ci, którzy mnie oglądają już od dłuższego czasu, to niejednokrotnie pokazywałem fragment łąki, gdzie nawet takie suche lata stoi woda. Dziś tam jest sucho, suchutko. Obserwowałem, jechałem właśnie celowo tamtym miejscem, obserwowałem opony w ciągniku, nawet kropelka się nie pojawiła, nawet plamka mokra się nie pojawiła, wszystko jest sucho, a dwa dni temu nam padł deszcz. No ale słuchajcie, nie chcę się użalać i tak dalej, po prostu chcę zrobić wam taką krótką relację. No trawa nie powala, także powiem wam tak, z tego areału jest tu 87 arów, o ile sąsiedzi mi tyle zostawili, no tyle powinno być. W każdym razie zakładamy, że jest tutaj te 90 arów. Patrząc na wielkość tego pokosu, tych pokosów, stwierdzam, że prawdopodobnie będzie tutaj nie więcej jak dwie bele. Powiem wam szczerze, to będą bardzo drogie bele, a już wyjaśniam dlaczego. Tu trzeba poświęcić dobrą godzinę, żeby to skosić. Tu jest bardzo nierówna łąka, są krzaki, jakieś drzewka, to wszystko, to jest park, tu nie można nic wyciąć, wyregulować i tak dalej, więc trzeba to omijać, objeżdżać i tak dalej. Poza tym teren jest nierówny, trzeba jeździć powoli, jest mnóstwo kretowisk, to też swoje robi, także sprzęt dostaję po tyłku, ja muszę wolno jeździć i pewnie wyglądam już jak murzyn, bo tutaj co i róż dostanę po twarzy, pomimo tego, że jest osłona, to dostanę jakimś piachem po twarzy, także to jest łąka z ogromnymi atrakcjami, ale wracając do ilości siana, które tutaj być może uda mi się uzyskać, będzie bardzo drogie z uwagi na to, że trzeba naprawdę sporo czasu tutaj poświęcić na i wykoszenie, i później pielęgnację tej trawy skoszonej, czyli już siana, żeby to dosuszyć, no jeszcze to później zabrać, więc będzie to bardzo drogie siano. No ale słuchajcie, no to tu są ziołorośla. Zobaczcie, tu nie ma właściwie trawy, to są same jakieś roślinki, jakieś zioła, których nazw nie mogę powiedzieć, bo nie znam. Oprócz tego, że to jest szczaw, to wiem. Trochę wrotyczu gdzieś tam jest, jakieś kwiatuszki. No ale słuchajcie, niezapomniane są wrażenia z tej łąki. Jak to wszystko śpiewa, jak to tętni życiem, pomimo tego, że jest ta susza, ale no każdy tutaj z tych owadów, z żyjątek, no kretom podziękuję. Akurat tutaj krety nie są mile widziane. No mojej łące myślałem, że w tym roku będzie wysoka woda, że je tutaj szlak trafi, ale niestety zobaczcie, kopczyk na kopcu. Chociaż te widać, że nie są świeże, już je troszeczkę deszcz rozmył, ale o, jeden przy drugim. Ja tutaj pamiętam kilka lat temu, wczesną wiosną wyrównałem to wszystkie te kopce rozgarnąłem. To był piątek, to już nieraz mówiłem, to był piątek, przychodzę w niedzielę na rekonesans, naliczyłem 50 nowych, także no, krety są bardzo aktywne tutaj i no, chciałbym się w jakiś sposób odwdzięczyć. Tutaj też jest taki dołek, gdzie zawsze ta trawa była taka wybujała i tak dalej, a w tej chwili to jakieś tam zioła rosną, trawy praktycznie o kilka źdźbeł takiej trawy. Z daleka, słuchajcie, z daleka to widać pięknie, prawda? No ale jak się podejdzie blisko, to gdzieś tam pojedyncze źdźbła stoją o takiej już zaschłej trawy. Wcześniej nie było można kosić. Teraz już niewiele z tego zostało. No i tak zawsze pod górkę, no ale to nie ma co się... Nie ma co się przejmować. Ja jestem cały czas uśmiechnięty, dobrej myśli.
jest skrzacze, gdzie można się schronić w razie upału, można sobie usiąść, posłuchać, wsłuchać się w odgłosy tej łąki, bo tak to można nazwać. Tu też są gdzieś jakieś zwierzęta, tu są łosie, słuchajcie, tutaj przychodzą łosie. Tutaj też są jakieś drapieżniki, na pewno lisy to są, bo mam nieraz widziałem rozkopane tutaj nory, czyli no gdzieś, nie wiem, szukał czegoś, czy kreta, czy jakiegoś tam innego gryzonia, ale są też i wilki, są sarny, tu gdzieś też niedawno syn znalazł cały szkielet, już obgryziony, same kostki, jakiegoś koziołka znalazł tutaj, także to tylko świadczy o tym, no nie sądzę, żeby lisy upolowały tak duże zwierzę jak koziołek, aczkolwiek nie znam się na tym, może same padły, może miał jakiś wypadek, może odszedł, nie wiem, no trudno powiedzieć, w każdym razie wiem, że są tutaj drapieżniki i też tutaj nawet teraz znalazłem jakąś sierść, zaraz wam pokażę, nie wiem o czym to świadczy, to miejsce, czy co tutaj ono mówi, o już właśnie widzę. Odwrócę kamerę. Czy tutaj doszło do jakiejś walki, czy po prostu zwierzę liniało, zrzucało tą sierść i to tak zostało. Ale widać, że to jest świeże. Że to nie przed koszeniem, tylko po koszeniu trawy, bo tu została już skoszona łąka. Także to musiało być teraz, niedawno. Więc raczej to zwierzę nie liniało, czyli nie zrzucało tej sierści zimowej na letnią. Dobra, słuchajcie, troszkę odpocząłem, napiłem się wody, bo jest naprawdę pieruńsko gorąco i biorę się dalej za koszenie. Została mi tu jeszcze no, większa część łąki, ale mówię, zatrzymałem się chwilę z poprzedniej łąki, nie robiłem nagrania. Musicie mi uwierzyć, słuchajcie, że tam, w tym miejscu jest tak sucho, a powinna być woda, powinna teraz po tych deszczach stać woda. Mamy taką niesamowitą suszę hydrologiczną. Gdzieś tam na wierzchu coś jest. No. Po wierzchu tej wody na 2-3 dni po deszczu starcza, ale gdzieś głębiej po prostu nie ma. A i tu powiem wam ciekawostkę, ponieważ wczoraj naprzeciwko mojej posesji panowie, ekipa, kopią gaz, czyli zakładają nam gaz ziemny. No, w tej sytuacji geopolitycznej, czy politycznej generalnie, a może geopolitycznej, zakładać gaz, no nie wiem, wszyscy mówią, że to nie tędy droga, no ale abstrahując od tego, zakładają nam gaz, słuchajcie, więc kopali panowie dołek pod rurę głębokości 1,10 m, no i tak przyglądałem się, mówię, zrobię takie badanie geologiczne, sprawdzę jak z tą wodą jest, to słuchajcie, jest sucho. Ta woda jest, tylko wilgoć jest delikatnie na wierzchu, dalej jest sucho, także deszczu to nam brakuje, brakuje i jeszcze raz brakuje. I tak może jeszcze chwilę zajmę. Przypominam sobie wcześniejsze lata, sezony, a zobaczcie jaka piękna chmura. Pięknie to wygląda, prawda? Właśnie przypominam sobie poprzednie lata, gdzieś jeszcze za mojej młodości. Tutaj krówki żeśmy wyganiali na tą łąkę. I właśnie pamiętam, że no było sucho, bywało sucho, ale nigdy nie było takiego problemu, że trzeba było podlewać, że to, że tamto. Po prostu to było samoobsługowe, a dzisiaj niestety trzeba walczyć o każde źdźbło, o każdą roślinkę, bo tego deszczu po prostu nie ma. Od czasu do czasu się pojawia, ale kiedyś to po prostu padało 2-3 dni, a nie dzisiaj 2-3 godziny po kropi. Może gdzieś tam, a nawet jeżeli spadnie więcej, to spływa i z tego deszczu nic nam w ziemi nie zostaje. Dobra, słuchajcie, ponarzekałem trochę, odpocząłem, wsiadam na mojego błękitnego rumaka, błękitnego jak to niebo, za mną, wsiadam na mojego błękitnego rumaka, który też troszeczkę odpoczął i działamy dalej, bo jeszcze trochę mi zostało. Także życzę wam wszystkiego dobrego, pozdrawiam was serdecznie i do następnego razu. Szczęść wam Boże.